Kryptomasters przedstawiają... Przypominam jeszcze na początku, że już na dniach prowadzę spotkanie internetowe, podczas którego opowiem Ci, jakie rzeczy się dzieją w świecie krypto w ostatnich dniach, bo dzieje się dużo ciekawych rzeczy i też przy okazji dam Ci 2-godzinny materiał audio na bardzo ważny temat. Będzie to niespodzianka. Podczas tego spotkania podam namiary do pobrania tego prezentu, także mam nadzieję, że będzie Ci się podobało. Link znajdziesz pod tym nagraniem. Dobry research sugeruje, że IOTA, co by nie mówić, no nie trzeba się z tym zgadzać, ale to jest jedna z najlepszych kryptowalut na świecie. Z najbardziej ekonomicznie uzasadnionych, z najbardziej technologicznie zaawansowanych i z najmądrzej przemyślanych. Naprawdę. Szybkie i w pełni darmowe. To oferuje coś, co jest dalszym krokiem od blockchaina, bo IOTA nie ma blockchaina, tylko ma Tangle, czyli sieć, no ciężko mi to teraz tak na szybko wyjaśnić, no ale chodzi w uproszczeniu o to, że ta sieć im jest większa, tym jest szybsza. W przeciwieństwie do blockchaina, który im jest większy, tym się bardziej zapycha. W przyszłości IOTA uderza w branżę, która jest branżą przyszłości. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Miliardy miliardów będą wchodziły w tą branżę w najbliższych latach, czyli branża internetu rzeczy, Internet of Things, czyli tego, że sprzęty się ze sobą komunikują. Myślisz, że to jest fikcja? To zastanów się, skąd Twoja komórka wie, że masz 8 minut spóźnienia, bo jest lek, którego nie było godzinę temu. Skąd ona to wie? To jest właśnie internet rzeczy, czyli że Twoja komórka poprzez mapę Google'a łączy się z komórkami kierowców, którzy byli tam 10 minut temu i stali. GPS pokazywał, że oni stoją w tym miejscu, mimo że ani tam się jedzie, czyli jest korek. I w związku z tym Twoja komórka dostaje od nich tą informację, czyli łączy się z innymi komórkami bez Twojego udziału i bez udziału deweloperów Google'a, bo oni tam nie siedzą i nie wysyłają tych informacji, tylko to rzeczy się ze sobą komunikują. To komórki przekazują sobie informacje. I Twoja komórka wtedy wie, że ma Ci zmienić kolor drogi na czerwony i napisać, że plus 8 minut. To nie jest przyszłość, to się dzisiaj dzieje i wszyscy z tego korzystamy. Tak to działa. Jak działa prognoza pogody? No nie tak, że przychodzi pan meteorolog i coś tam cyklika, patrzy na tych różnych sprzętach i robi odczyty, tylko że sprzęty się ze sobą komunikują. Że jakiś sprzęt patrzy na chmury, że tak powiem kolokwialnie, patrzy, obserwuje i stwierdza, a będzie padać, będzie deszcz, bo jest ciśnienie takie, bo jest zachmurzenie takie i tak dalej. On tę informację wysyła, pobiera to z 50 innych centr badawczych, które się łączą, integrują, wyliczają średnią i wysyłają to do całego świata, w tym również do Twojej komórki. Tak to dzisiaj działa. A może działać w jeszcze bardziej zaawansowany sposób, bo jest już dzisiaj przecież technologia, że Twój sprzęt wie, kiedy Ty wstajesz, łączy się z Twoim alarmem i wiedząc, że wstajesz o 6:45, to już o 6:43 zaparzy Ci grzecznie kawę. Że wstaniesz i będziesz mieć pyszniutką, cieplutką. I w dodatku wie, że lubisz z mlekiem, więc on zawsze sprawdzi, czy mleko jest, a gdyby nie było, to dzień wcześniej już, obliczając, kiedy się skończy, zamówi mleko ze sklepu internetowego po to, żebyś zdążył je wcześniej tam do tego ekspresu wlać. Takie rzeczy już dzisiaj działają. Możesz sobie poczytać o polskiej firmie Fibaro, która jest potentatem światowym tego typu rozwiązań. A to jest dopiero początek. To, co się będzie działo, to jest jakby... To ilość zastosowań tego jest nieograniczona. Po prostu. To, że Ty będziesz w stanie zamówić produkty, że lodówka Ci zamówi jedzenie w oparciu o to, co się kończy i stwierdzi, a nie ma jajek, to trzeba zamówić, to będzie norma po prostu. To, co oglądałeś może w młodości w Jetsonach, to już staje się dzisiaj normą. Także tak to po prostu jest. Potem tobie będzie brakowało jajek, że tak powiem, to lodówka przekaże informację do dronów z sieci jakiejś spożywczej i dron Ci dowiezie te jajka, automatycznie pobierając płatność. Więc Ty w ogóle w tym nie będziesz nawet maczać palców. I do tego jest IOTA. 9 miliardów IOT służących do płatności za tego typu transakcje między maszynami. Oczywiście ludzie mogą robić przelewy kryptowalutą IOTA i to szybkie i bezpłatne. Jest super portfel, ostatnio powstały i działający, ładny, sympatyczny. Natomiast ogólnie IOTA jest do transakcji między kryptowalutami, znaczy między urządzeniami. I to jest coś, co jest potrzebne. I do tego jest to szyfrowane, szybkie, sprawne. Ostatnio również prowadzono IOTA Hub, czyli uproszczenie też dla programistów, żeby szybko można było się łączyć z siecią Tangle, z siecią IOTY. 6 nowych grantów dała IOTA, czyli 6 przedsiębiorstw, że tak powiem, opłaciła, zachęcając ich do tworzenia nowych projektów na IOTie, nowe biblioteki na JavaScriptie powstały w ostatnim czasie. IOTA, trzeba przyznać, też ma ponad 150 deweloperów, także to jest ekipa naprawdę mosiężna i ostatnio na przykład zrobiono pierwszą stację ładowania opartą o IOTę, czyli wzięto Teslę, która jest Teslą zabawkową dla dzieci, ale jeżdżącą na prąd faktycznie i ładuje się tę Teslę stacją ładowania, w której opłaca się to IOTą. I ta stacja jest, już działa, jest w Holandii i normalnie można sobie jechać samochodem, znaczy podjechać prawdziwą Teslą, to by trzeba zupgrade'ować oprogramowanie, ale to już niedługo będzie łatwe do zrobienia i normalnie możesz IOTą płacić za tankowanie prądem i to mi się podoba, bo to są rozwiązania przyszłości, ich się nie da uniknąć i to są realne zastosowania, czyli że nie ktoś mi tam będzie opowiadać, że da darmowy internet całemu światu i wszyscy będziemy łapać się za ręce i robić radosne kumbaya. Zrewolucjonizujemy świat i jutro wszystkie banki przestaną istnieć, a władza będzie w rękach ludu. Ładnie, pięknie. Ja też mam duszę anarchisty, natomiast patrząc na rzeczy bardziej prawdopodobne, to wierzę, że płatności IOTą za ładowanie elektronicznych elektrosamochodów to jest coś realnego. Albo za porozumiewanie się urządzeń, skoro one muszą się ze sobą porozumiewać. Także to jest konkret, to jest coś, co działa, to są praktyczne rzeczy, żadne tam pitu-pitu, tylko coś, co już jest sprawdzone. Widzisz, stoi pan, pokazuje palcem, patrz, tu jest ładowarka, tu tam jest IOTA w środku i to działa. Także praca w re, bardzo dużo nowości w związku z tym jest na IOTie ostatnio, deweloperzy pracują. Nie będę mówić o nowościach takich, że oni robią jakieś spotkania, eventy, wydarzenia, bo to tam jest nieważne. Ważne jest, jak to wszystko działa, czyli właśnie te granty, to, że nowa ekipa dołącza i to fachowa ekipa, bo Sergiej Popow na przykład to jest specjalista w badaniach matematycznych i on zajmuje się teorią prawdopodobieństwa i on wsparł ostatnio IOTę. I te właśnie granty, czyli że kupę kasy tak naprawdę, bo już $250 000 poszło w ostatnich dniach na wspieranie projektów promujących IOTę. To jest bardzo, bardzo dobra rzecz i uważam, że IOTA to jest jeden z projektów przyszłości. I zobaczycie, że jest sporo inwestorów kryptowalutowych, którzy na przykład mówią, że ja inwestuję bardzo wąsko, na przykład tylko w Bitcoina i w IOTę. IOTA bardzo często się powtarza w tych inwestycjach, także czy IOTA hodl, czy warto trzymać IOTę na dłużej? Moim zdaniem jak najbardziej warto, oczywiście nie mówię, że należy się z tym zgadzać, natomiast znowu zwrócę uwagę na jedną rzecz, czy kupować IOTę teraz? No i tutaj pojawia się pewien problem. Znowu wchodzimy na kalendarz i teraz w tym kalendarzu dla IOTy, to jak są duże projekty, to te kalendarze są bardzo wartościowe, bo przy dużych projektach jest duża społeczność, która dba o to, żeby te kalendarze były aktualizowane, czyli żeby tu wszystko, co ważne, rzeczywiście było. Jak jest mały projekt, taki jak Eksperty, o którym za chwilę powiem, czyli nie w pierwszej 50, to często te kalendarze nie są aktualizowane i nie do końca bym się nimi sugerował, bo zobaczycie za chwilę, że dla Eksperty w tym kalendarzu nie ma niczego, ale nie dlatego, że nic się w Eksperty nie będzie działo, tylko dlatego, że akurat nikt tego tu nie aktualizuje. Natomiast w przypadku Liska czy IOTy to są projekty bardzo duże. No i co się dzieje w IOTie? No, 6 września spotkanie w Nowym Jorku, 8 września spotkanie w Hamburgu, no i 12 listopada szczyt ekonomiczny niemiecki i też będzie IOTA tam między innymi. I to tyle, czyli żadne tak naprawdę ważne wydarzenie, no bo fajnie się tam spotykają, będą pitolić, sympatycznie, napiją się kawki. Albo tak jak EOS, nawalą wszystkich, wszyscy będą pijani i przez to wejdą w ICO po pijaku. Też tak można. Natomiast w przypadku IOTy pewnie trochę inaczej, ale ogólnie to nie są kluczowe wydarzenia. Więc ja się pytam, gdzie jest coś zarąbistego? Na przykład start potężnej kampanii marketingowej, która zyska dla nas 20 producentów urządzeń inteligentnych, żeby one się ze sobą komunikowały. Gdzie takie coś? Nie ma. Nie ma, Pani. a chciałbym, żeby było. I pewnie dojdzie to, bo jak widać, technologicznie IOTA ma ciągle progres. To jest coś, co ciągle, co miesiąc jest lepsze. Wiadomo, że obietnica jest potężna, no bo to jest projekt mega ambitny. Natomiast prędzej czy później jestem przekonany, że on z tą bazą deweloperów wyjdzie. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy teraz moim zdaniem jest dobry moment, żeby dokupić IOTę, albo kupić, jeżeli jeszcze jej nie miałeś, to moja odpowiedź brzmi chyba nie. Chyba bym zrobił to samo, co z Liskiem, czyli poczekał na to, co się będzie działo. Bo znowu, nie widzę powodu, tak jak IOTA dzisiaj kosztuje te 61 centów, raczej nie IOTA, tylko tak naprawdę milion IOT kosztuje 61 centów, bo za tyle kupujesz tak zwane M-IOTA, czyli milion J. Tam są różne jednostki, jest K-IOTA, jest G-IOTA, także różne takie, T-IOTA nawet jest. Nieważne. Tak czy inaczej, w ciągu roku ogólnie inwestycja w IOTę była dobra, bo jesteś plus 18 do przodu, w ciągu miesięcy ostatnich już gorzej. Czerwono, bo na całym rynku jest czerwono. Także jeżeli nic ważnego się nie ma wydarzyć, to nie bardzo widzę, dlaczego cena miałaby pójść do góry. Po prostu. To jakby nie do końca jest logiczne. Dopiero jak coś się wydarzy, jak rzucą nowe ciekawe wydarzenia, jak powiedzą, że ruszamy z nową kampanią, że pozyskujemy nowych partnerów, wtedy jest sens, że cena pójdzie do góry. A jak już w końcu zacznie działać produkt i urządzenia rzeczywiście na szerszą skalę zaczną się ze sobą komunikować, to wtedy cena naprawdę może wystrzelić i wtedy można będzie zarobić kosmosy na IOTie. Tylko pytanie, czy to w takim razie oznacza, że dziś powinienem kupić IOTę za 61 centów? No moim zdaniem niekoniecznie, bo skoro nic w najbliższych tygodniach wielkiego się ma nie wydarzyć, to pamiętajmy, ceny rzadko idą do góry, jak się nic nie dzieje. No chyba że Bitcoin w międzyczasie wystrzeli, to IOTA też. Ale jeżeli Bitcoin będzie się bujać tak jak teraz, to moim zdaniem w ciągu najbliższego miesiąca, dwóch możemy zobaczyć jeszcze spadki cen IOTy, czyli tak naprawdę jeszcze większe promocje. Bo długofalowo uważam, że ten projekt da zarobić, natomiast po co go kupić za 60 centów, jeżeli może się okazać, choć nie musi, ale może, że za miesiąc będzie do kupienia za 30 centów. Czy tak może być? No moim zdaniem może tak być i wtedy po prostu realnie zarobisz dwa razy więcej, bo kupisz dwa razy więcej tych IOT, więc jak ona kiedyś wyskoczy to the moon, to będziesz dwukrotnie bardziej zarobiony. To jest jakby nie było kluczowa liczba. Także ja bym obserwował znowu kalendarz, to co oni będą robić i wtedy wchodził, jak się zaczną pojawiać jakieś przesłanki. Bo na razie nie ma żadnych przesłanek do wzrostu, także projekt dobry, ale co z tego, że dobry, trzeba też wyczuwać dobry moment. I moim zdaniem na IOTę, podobnie jak na Liska, teraz ten moment nie jest najlepszy, choć oczywiście jest lepszy pewnie niż na przykład w styczniu, ale jeszcze moim zdaniem może być wkrótce lepszy ten moment. Do zobaczenia na YouTubie i już wkrótce na spotkaniu internetowym, podczas którego rozdam Ci fajny prezent. Link do niego znajdziesz pod tym nagraniem. Miłego dnia i daj znać, jak kupisz swoje Bugatti i wyślij nam zdjęcie. Cześć!